W pierwszym rzędzie chciałbym przeprosić wszystkich y, czytelników i piszących do mnie za brak odpowiedzi, ale 10 dni temu znaleziono u mnie ponad 3200 wirusów i w tej chwili trwa czyszczenie komputera. Prawdopodobnie co najmniej jeszcze 10 dni będzie trwało, bo trzeba wszystkie pliki sprawdzić i wyczyścić wszystkie dyski. Także jeszcze raz serdecznie przepraszam. Y, prawdopodobnie dopiero od września będę mógł odpowiadać na bieżąco. Y, chciałbym nawiązać. Do miesiąca rocznic. Tak się składa, że sierpień jest miesiącem, w którym zdarzało się w Polsce bardzo dużo y, ciekawych i interesujących i tragicznych wydarzeń. Jednym z takich wydarzeń, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, były walki w Warszawie. I zdziwienie budzi fakt, że no 30 prawie lat po przemianach, a ponad 80 parę lat od zdarzenia nadal nie mówi się prawdy o tym, co się działo w Warszawie. Ta szopka, którą zorganizowała telewizja programu pierwszego koncertem warszawskim, to było żenujące przedstawienie. Yy, jakiś trzeci gatunek artystów to już lepiej by wzięli kapelę warszawską, to przynajmniej nastrój by oddawała tych wydarzeń, a nie jakieś tam cienkie głosy na scenie. Na czym polega generalnie fałszowanie historii? Przypominam po raz kolejny. W 1772 roku agent City of London Corporation, niejaki pan DiPon, przyjechał do Polski i przeprowadził reformę szkolnictwa. Reforma polegała na likwidacji istniejących szkół. Jezuickich I stworzenie tak zwanego państwowego, bezpłatnego, powszechnego systemu edukacji. Oczywiście, że to była bzdura całkowita, bo nie chodziło wcale o edukację, tylko o tresurę młodych ludzi w tym nastawieniu, żeby mogli wypełniać posłusznie polecenia rządu. Pan Dupont wcześniej przeprowadził taką samą reformę we Francji i po 10 latach pracy osiągnął fantastyczne rezultaty, które doprowadziły do tak zwanej rewolucji francuskiej, wykonanej za pieniądze i większości siłami City of London Corporation, gilotyny i rzezi Wandei. To samo miało się dziać w Polsce. Całe szczęście nie wszystko zostało zrealizowane, ale dzięki działalności pana DiPonta powstała między m.in. Konstytucja 3 maja, która jest najgorszą rzeczą, jaką mogła Polskę spotkać. Dlatego, że na przykład jako dziedziczną ustanawiała w Polsce władzę króla Saskiego, czyli niemieckiego, czyli wprowadzała nazwę lędno Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Od tego czasu, a szczególnie w XIX wieku, nastąpiła diametralne, nastąpiło diametralne przestawienie historii. To, co było prawdą historyczną, zostało zmienione na bohomazy, bo były tylko cztery ośrodki naukowe Kraków i Lwów podlegające Wiedniowi. To Wiedeń opłacał tych profesorów e, z tamtej okolicy. Większość z nich to byli tzw. hrabia galicyjscy, czyli ludzie, którzy kupili sobie herby po pomordowanych w 1846 roku Polakach. Specjalną rebelię zrobiono i napuszczono bandy chłopskie na mordowanie szlachty w dworach. Przypuszcza się, że około 3 do 5 tysięcy szlachciców w ten sposób wymordowano, a potem sprzedawano ich herby tym, którzy mieli pieniądze. Ruchomy pieniądz był tylko w jednym ręku handlarzy. I ci ludzie, nie mając żadnego przygotowania, wykształcenia, zapełnili potem uniwersytety i tworzyli różne bajki na temat historii Polski. Taką bajką do dzisiaj przedstawianą w telewizji i, i w prasie, mas mediach i podręcznikach, jest słynna bajka o Esterce, czyli kochance Kazimierza Wielkiego. Nigdy takiej baby nie było, nigdy nie miał takiej kochanki. Legenda ta powstała w XIX wieku u rabinów praskich. W związku z tym, że mieli bezpośrednie przełożenie na uniwersytety krakowski, lwowski, rozpowszechniła się po całej Polsce. I te głupoty do dnia dzisiejszego są podawane. Prawda jest taka, że dopiero za Kazimierza Jagiellończyka Żydzi otrzymali, czyli 100 lat później, Żydzi, Żydzi otrzymali prawo przyjazdu do Polski. Piszą o tym historycy przedwojenni, na przykład profesor Koneczny yy, czy inni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że kolejnym ośrodkiem edukacji był Berlin. Jak Państwo wiecie, Berlin w tym czasie należał do Prus, czyli do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Trzecim ośrodkiem edukacji była w tym czasie Moskwa, czyli Petersburg, którym rządziła księżnica Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Innymi słowy, rozbiory do Polski dokonała jedna rodzina. Święte Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, a że robili to czasami cudzymi rękami, no to jest zupełnie inna sprawa. Jest taki stary kawał, że nigdy się nie występuje w tak wielkim interesie pod własnym nazwiskiem. Są, są te wszystkie spółki putajne i tak dalej, gdzie prawdziwych właścicieli nie znamy, a znamy tylko figurantów, którzy występują na scenie. To samo dotyczy tak zwanych. Księstwa, znaczy rozbicia dzielnicowego. W 1138 roku Władysław Krzywousty dokonał podziału Polski na pięć części. I to trwało aż do 1320 roku, kiedy to Władysław Kłokietek zjednoczył ponownie Polskę. Mówi się w podręcznikach polskich o rozbiciu dzielnicowym, a nie mówi się, że w tym czasie byliśmy lennikami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Czyli przez prawie 200 lat nie było żadnej samodzielności Polski, a tylko i wyłącznie wykonywanie poleceń z Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. To samo później było po 1795 roku i trwało aż do 1918 roku. I tutaj musimy znowuż popatrzeć, co się stało w 1918 roku. Te bajki, że 11... Listopada, to jest Dzień Wyzwolenia, to jest bzdura. To świętowano zakończenie I wojny światowej. Dopiero po śmierci Piłsudskiego zrobiono z tego święto narodowe. A to był dzień po prostu zakończenia tej pięcioletniej rzezi mieszkańców Europy. Piłsudski był agentem zarówno Cesarstwa Pruskiego, jak i City of London Corporation, jak i Japonii i prawdopodobnie Ochrony Carskiej. Nigdy nie był żadnym bojownikiem o Polskość. Te bzdury to powstały dopiero po jego śmierci. Dzisiaj widzimy znowuż reaktywację tych ym, tworów wywiadu niemieckiego, czyli pruskiego. Nastąpiła ratyfikacja, yy, yy, przepraszam, nastąpiło wznowienie działalności strzelca. A co to jest strzelec? W 1905-14 do, do roku było kilka organizacji y, polskich y, typu wojskowego, a władze austriackie uznawały to za rodzaj y, Gwardii Narodowej czy pospolitego ruszenia. Były drużyny strzeleckie, które prowadził w tym czasie kapitan Haller, były drużyny bartoszowe. A strzelec powstał na zlecenie wywiadu pruskiego dopiero w maju 14 roku, kiedy wiadomo było, że drużyny szczeleckie nie podporządkują się yy, Niemcom. Są pamiętniki szefa wywiadu austriackiego. Który mówi, że w 2013 roku zgłosił się do niego jaki Piłsudski, megaloman i konfabolista, który twierdził, że ma 100 tysięcy armii w Polsce i tylko potrzebuje uzbrojenia. Po naradzie szefa wywiadu austriackiego, szefem wywiadu niemieckiego, postanowiono zaryzykować i przygotowano 100 tysięcy karabinów i 3 miliony patronów. Okazało się, że jak Zrobiono tę mobilizację w maju 14 roku i powołano strzelca, to się zgłosiło niecałe 100 ludzi. I stąd jest ta pierwsza kadrowa, która setką ludzi przyszła do Kielc, a Kielcanie ich wyrzucili, bo nie chcieli prowokatorów, bo wiedzieli, co będzie potem. W 1918 roku, jak przywieziono, podobno ten sam oficer To Lenina przywiózł do Petersburga, Przywieziono Piłsudskiego do Warszawy, to władzę otrzymał od Rady Regerencyjnej, czyli tworu stworzonego przez Cesarstwo Pruskie, Wywiad Pruski. Stąd takie łatwe rozbrajanie było żołnierzy niemieckich w Warszawie. Po prostu władzę miał przejąć swój człowiek. Niestety, w tym czasie Niemcy myśleli jeszcze, że ta armia, która została na wschodzie, prawie milion żołnierzy, będzie w stanie zminimalizować powstające państwo polskie. Pomoc, która, którą otrzymaliśmy z zachodu w postaci armii generała Halera, powodowała, że Niemcom nie udał się ten plan. Niemcy do czasu Bitwy Warszawskiej sześciokrotnie próbowali zmobilizować powstałą armię czerwoną do najazdu na Polskę. Były to takie bandy, że wystarczyła nasza samoobrona, żeby odeprzeć to wszystko. Muszę przypomnieć, że Goldman, zwany w Polsce Leninem, był także agentem pruskim, tak samo jak Piłsudski Ginet Selman. Czyli razem pracowali jeszcze w 1905 roku w redakcji robotnika, którego druk odbywał się w Londynie w City of London Corporation. I stamtąd te gazetki przychodziły do Polski. Czyli w tym czasie, 1905 roku. Piłsudski był podwładnym Lenina. Mamy rok 1920 i armia czerwona, prowadzona przez niemieckich oficerów, idzie na Polskę. W tym samym czasie, z drugiej strony, na Śląsku, Niemcy przygotowują rewoltę, która doprowadziła do powstań śląskich. Dokładnie w tym samym czasie wybucha trzecie powstanie śląskie. Czyli z jednej strony, od zachodu atakuje nas armia niemiecka, zwana Geistrzutem, czy jakimiś tam policyjnymi oddziałami, ale przywiezionymi centralnie przez wywiad z, z całych Niemiec na Śląsk. A z wschodu atakuje nas Armia Czerwona, także prowadzona przez niemieckich oficerów. Proszę pamiętać, że po pokoju rzeskim. Zostało na wschodzie prawie milion żołnierzy niemieckich. Lenin, który został przywieziony do Petersburga, w pierwszym dekrecie, który wydał, pozwolił czy poprosił wszystkich żołnierzy niemieckich o pozostanie na stanowiskach, dając im dożywotnią rentę oraz awans o stopień wyżej. To było milion doskonale przygotowanych żołnierzy z ciężką artylerią. Oczywiście. Zebrano to chłopstwo i stworzono z niego resztę armii, ale kierownikami czy dowódcami byli fachowcy. Że plan niemiecki miał się udać, świadczy zachowanie Piłsudskiego, który wiedział o wszystkim. Już 12 sierpnia poddał się do dymisji po cichutku, dając wy 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 wymówienie i uciekł do swojej kochanki pod Krakowem, zabierając z sobą ciężką artylerię. Po co mu była ciężka artyleria, która jest tylko i wyłącznie potrzebna przy ataku albo obronie dużych ośrodków miejskich czyli pozbawił Warszawę obrony. Jednocześnie jego totumfacki Beck, który był dowódcą wywiadu w Polsce, całą Polską flotę powietrzną, czyli ten jeden dywizjon, przerzucił do Lwowa, pozbawiając możliwości rozpoznania dowódców polskich. Kampania na Kijów, Rydza Śmigłego, była cały czas wielkim sukcesem, dopóki 106 pułk żydowski nie zdradził dwukrotnie armii i nie przepuścił oddziału budynnego na swoje tyły czyli na tyły armii Sikors... Rydza-Śmigłego. Skutek tego był taki, że zostały odcięte możliwości aprowizacji tej armii i armia musiała się wycofywać. Dopiero rozkaz generała Rozwadowskiego z początków maja 20 roku, zamykający wszystkich Żydków, łącznie z pisarczykami, w obozie pod Warszawą, pozwolił na przygotowanie ofensywy. Ofensywa była przygotowana bardzo prosto, Armię północy, czyli z okolic Modlina Torunia, atakowała z jednej strony, a tak zwany wariant kanejski, czyli odcięcie z tyłu, miał zlikwidować Armię Tuchaczewskiego. Wydarzenia się potoczyły tak, jak się potoczyły, i nie udało się Niemcom obalić Polski. Lenistwo, czy tendencyjne działanie Piusłockiego który rozpoczął atak nad wieprzy z dwudniowym prawie opóźnieniem, doprowadziły czy spowodowały możliwość ucieczki Tuchaczeskiego zamykającego się kotła, co doprowadziło do drugiej krwawej bitwy nad Niemnem, gdzie jeszcze kilkanaście tysięcy polskich y, żołnierzy zostało wymordowanych, to znaczy zginęło w walce. A było to zupełnie niepotrzebne, gdyby pierwszy plan został zrealizowany. Jednocześnie zanotowaliśmy sukces, na Śląsku, gdzie powstańcy, pomimo braku jakiejkolwiek pomocy ze strony Warszawy, zdołali Górny Śląg przyłączyć do Polski. No i nastąpiła katastrofa, ponieważ właściciele kopalń i hut, czyli obywatele City of London Corporation, stracili swoje dochody. Prawie 5 lat trwało przygotowanie i Piłsudski otrzymał 800 tysięcy funtów na zorganizowanie przewrotu wojskowego, który doprowadził, tak zwany przewrót majowy, który doprowadził do przejęcia władzy właśnie przez tego agenta. Był to taki sam agent jak Mussolini, który także był od 1916 roku opłacany przez City of London Corporation. Jakie były pierwsze... Decyzje czy, czy ustawy no pierwszą rzeczą była prywatyzacja tych z takim trudem wywalczonych przez Ślązaków kopalń i hut. Wróciły one z powrotem do swoich właścicieli. W dziewięć miesięcy później, natomiast Bank, Narodowy Bank Polski, stworzony przez Grabskiego, został przejęty przez Rothschilda. Czyli Polska w tym czasie straciła niepodległość. Dlatego że Państwo niepodległe to jest takie, które ma prawo bicia własnego pieniądza i ma prawo tworzenia własnego, własnej monety, czyli yy, własnych praw. Jak wiadomo, jeżeli Bank Narodowy Centralny został przyjęty przez obcy kapitał, to prawa bicia monety już nie mieliśmy. Najlepszym dowodem są przygotowania wojskowe yy, przed II wojną światową. Pomimo olbrzymiej granicy lądowej Polska zaczęła zakupywać okręty wojenne i łodzie podwodne, które tak naprawdę w obronie wybrzeża polskiego nie oddały żadnej salwy, nie zatopiły żadnego niemieckiego statku czy okrętu i uciekły już na 2-3 dni przed wojną do Anglii. Okręty były potrzebne City of London Corporation w obronie przed ewentualną inwazją Niemiec na wyspy zamiast tych okrętów można było spokojnie zakupić większą liczbę czołgów czy działek przeciwpancernych, czy samolotów. A tego nie zrobiono, co wyraźnie świadczy, że kierownictwo wojskowe było pod, yy, pracowało pod dyktando City of London Corporation. W Polsce to się nazywa masoneria. Nie ma czegoś takiego jak masoneria, bo każda organizacja musi mieć zawsze swoją siedzibę. Proszę zauważyć, że te wszystkie trole, które tak pieją o masonerii, jednocześnie bardzo krytykują powstanie pojęcia naziści. A przecież to jest dokładnie to samo. Jeszcze do lat 90. wszyscy wiedzieli, że drugą wojnę światową wywołali Niemcy, Germańscy, faszyści, hitlerowcy. O żadnych nazistach nikt nic nie wiedział. Natomiast po przejęciu prasy polskiej przez właścicieli niemieckich nagle zaczęto lansować pojęcie naziści. A jak w roku chyba 1995 czy 1996, w czasie wykładu rozładowania atmosfery, chciałem poprosić studentów o pokazanie mi na globusie, jakie to państwo jest siedliskiem nazistów, to żaden nie umiał tego pokazać. I to samo dotyczy masonerii. Masoneria powstała nie tak, jak podaje Wikipedia. W 1715-17 roku, tylko w 1692 roku i to w Dreźnie. To właśnie król saski, a właśnie jego generałowie, wpadli na pomysł stworzenia takiej organizacji, poprzez działalność której mogliby przejąć tron w Polsce. W 1692 roku wymyślili właśnie tą blaszkę, która dzisiaj się nazywa Orła Białego, żeby znaczyć swoich agentów. Zaraz po przejęciu władzy w 1696 roku nagłą śmiercią zmarło podobno 11 wysokich rangą dowódców polskich, czyli wielki hetman koronny, hetman litewski, kanclerz i tak dalej. I tego państwo w podręcznikach polskich nie znajdziecie, to zostało wymazane. Czyli od 1696 roku praktycznie rządziło Polską Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Bo jeżeli Wazowie, właściwie od 1597, bo Wazowie byli także lennikami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Karol Gustaw, który stworzył ten słynny potom, wcale nie działał samodzielnie, tylko dostał 200 tysięcy dukatów od City of London Corporation w celu Rozbicia Polski. Proszę zauważyć, że Sienkiewicz, fałszując całkowicie obraz tamtych czasów, napisał potop jako największe zagrożenie dla Polski, ale dwa lata wcześniej na Polskę napadły 200 tysięczna armia Moskwicina, prowadzona właśnie przez City of London Corporation. I ta armia, czyli bandy złotorenki, jak to nazywano w ówczesnych czasach, tak zniszczyły Litwę że Wilno straciło tylu mieszkańców, że po stu latach liczebność tego miasta jeszcze nie powróciła do czasu przez najazdu złotorenki. Czyli mając tak przygotowaną kadrę i takie oszustwa, trudno tworzyć prawidłowy rozwój państwa. Podam kolejny przykład, jako prawdziwość słów, które powiedział pan premier Morawiecki, że jesteśmy własnością kogoś z zachodu. Otóż, Jeden z największych teoretyków wojskowości, pan yy, marszałek Klauswitz, powiedział, że w czasie pokoju państwo może wydawać na utrzymanie armii nie więcej jak 0,5% PKB. Jeżeli przekroczy więcej niż 1%, to w ciągu kilku lat padnie w ruinę. A my cały czas płacimy 2% naszego PKB, właściwie nie wiadomo na co. Bo armia, która obliczyła w stanie wojennym jeszcze ponad 500 tysięcy ludzi, spadła w chwili obecnej do 78 tysięcy. Z tego spora część to są jakieś tam panienki i jakieś tam biuraliści. Afer w wojsku z zakupem broni było tyle, że praktycznie już rozeznać się nie można zaczynając od zakupu słynnych patriotów wozów patria wozów z Finlandii które w tym czasie kiedy je zakupowaliśmy były jeszcze na deskach kreślarskich a pancerz miał tak zły że zwykły karabin nie przestrzeliwał nie mówiąc o tym że wymiary były zupełnie niedopasowane do naszych samolotów transportowych a kończąc na rakietach rzekomo przeciwczołgowych które zakupiliśmy z Izraela od spółki która dwa dni wcześniej powstała nie wspominam o zakupie tych korzuszków dla myś, yy, naszych pilotów, które w sklepie kosztowały 8,5 tysiąca za 17,5 tysiąca od pana Baksika. I żadna z tych afer nie została rozwiązana. To jest tylko wtedy możliwe, kiedy system okradania ludności jest właśnie prowadzony przez kogoś z zewnątrz, bo właściciel i tak czerpie z tego zysk. Na czym polega tragedia okłamywania historii? Do praktycznie lat 50. nie było żadnego powstania warszawskiego. Był bój o Warszawę. Tak samo jak był bój o Wilno, jak był bój o Lwów. Dlaczego 30 prawie lat po przemianach nadal nie można minutą milczenia uczcić zamordowanych? Tamtych walkach Polaków. Proszę zauważyć, że bój o Wilno, czy bój o Lwów toczyły się w tym samym okresie co bój o Warszawę. To nie była żadna jedna walka, tylko w całej Polsce realizowano plan wyzwolenia Polski własnymi siłami, czy próbę podjęto realizacji takiego planu. Bój o Wilno zaczął się 22 lipca, i po siedmiu dniach Wilno było wolne. Dopiero potem NKWD zaczęło aresztować wszystkich Polaków, którzy brali udział w tych walkach, umieścili ich w klasztorze, pozbawiając oddziały dowódców i wywieźli wszystkich potem na Sybir. Znałem takich partyzantów, którzy, którym udało się uciec i opowiadali, jak to się odbywało. Podobnie wyglądała sprawa, Wyzwolenia yy, Lwowa. To nie jest tak, że Polacy stali tam bezczynnie. Polacy brali czynny udział w wyzwoleniu Lwowa. Lwów był przez prawie 7 dni wolny. Potem na zaproszenie generała Sierowa, czyli tego samego, który potem mordował w Polsce, wszystkich dowódców na spotkanie zaaresztowano ich i wywieziono z Lwowa. 4,5 tysiąca aresztowanych Polaków przewieziono do Turży Małej, tam wykopano w ziemi rowy, rzucono tych Polaków do tych rowów, zamykając z góry kratami, trzymano ich przez kilka dni i mordowano w okolicznych lasach poprzez podżynanie gardła. To opisują liczni świadkowie, m.in. ksiądz, który udzielał w tym czasie sakramentów. W nocy, jak chłopi chodzili sprawdzić, gdzie, co się stało z tymi wywiezionymi do lasu Polakami, to natrafiali na rozkopane, czy za, znaczy rowy zasypane ziemią, po którym jak się stąpało po tej nawierzchni, to taka krwawa, rdzawa ciecz wypływała z wylanej krwi. Na drzewach znaczono krzyżami miejsca, gdzie to się odbywało. Dokumentacja jest zachowana. I teraz wracamy do działalności ipn -u. Proszę zauważyć, że y, przejrzeć sobie wydawnictwa IPN-u. IPN miał oceniać czy analizować zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, czyli większości zamieszkującej te tereny. Natomiast jak zrobimy statystykę wydawnictwa IPN-u, to wydawnictwa dotyczące Obrony polskiej stanowią znikomy procent. Natomiast większość publikacji dotyczy mniejszości narodowych. Czyli Polacy za, z własnych podatków finansują gloryfikowanie działań mniejszości narodowych, zapominając o swoim własnym rozwoju. Wracając do wybuchu walk w Warszawie. Otóż 1 sierpnia Sytuacja zupełnie inaczej wyglądała, niż to nam się chce mówić. Rozmowy przeprowadzone przez Mikołajczyka w Moskwie wykazywały, że w ciągu siedmiu dni Stalin zajmie Warszawę. Radiostacja Kościuszko, prowadzona m.in. przez żonę Feliksa Dzierżyńskiego, cały czas wzywała do połowy sierpnia po warszawiaków do walki z Niemcami. W tym czasie był już komitet PKWN, czyli istniała możliwość jakby pomocy bezpośredniej rządu lubelskiego. Po drugiej stronie Wisły było 13, 16 lotnisk, na których lądowali, lądowały samoloty amerykańskie. Wydana książka w Polsce Szultona wyraźnie wskazuje, że armia sowiecka praktycznie była utrzymywana przez y, Amerykanów. Gdyby nie dowóz sprzętu y, wojskowego, medycznego, ubrań, armia ta nigdy by nie poszła do przodu. Znam z opowiadań bezpośrednich uczestników, którzy z Archangelska gdzie, czy z Władywostoku, gdzie dowożono y, z, okrętami, statkami ten sprzęt, Ładowano na ciężarówki, i te ciężarówki przez całą Syberię gnały konwojach, żeby zdążyć na linię frontu, bo gdyby się spóźniły, to żołnierze nie mają czym strzelać. Jeżeli ciężarówka się zepsuła, to nikt jej nie naprawiał, tylko rzucano ją na pobocze i kolumna dalej pędziła na front. Czyli innymi słowy, Rosjanie, czyli Sowieci mieli. Całkowitą możliwość pomocy powstańcom. Pierwsze samoloty sowieckie nad Warszawą pojawiły się już w 1943 roku, czyli mając lotniska dużo bliżej, mogli zwalczać przewagę niemiecką nad stolicą. Tego nie zrobiono. W żadnym opisie nie znajdujemy śladu walki myśliwców sowieckich z bombardującymi Warszawem y, niemieckimi samolotami. Natomiast znajdujemy w internecie, na YouTube, filmy sowieckie, które pokazują braterstwo i y, żołnierzy sowieckich z amerykańskimi i tworzenie wspólnych dywizjonów lotniczych. Czyli była możliwość i była praktyka, że lotnictwo amerykańskie lądujące po drugiej stronie Wisły spokojnie mogło napełnić zbiorniki i dalej wspomagać powstańców. Tego nie zrobiono. Powstanie wybuchło po tym, jak dotarła informacja, że wycofujący się Niemcy przeprowadzili brankę i ponad 100 tysięcy białoruskich mężczyzn wzięli w kamasze. 90% tych ludzi rozstrzelano. Jest to dokładnie taki sam system powtórzony. Jak w 1863 roku ta styczniowa branka do wojska sowieckiego w celu udaremnienia powstania. Czyli Niemcy po prostu zastosowali tą samą taktykę. Ogłosili w Warszawie także brankę do rzekomo budowy umocnień przed nadchodzącą armią sowiecką. Ludność zbojkotowała to i nie meldowała się. Kilka set osób się podobno zamordowało, reszta nie poszła. Wiadomo było także, że Niemcy panicznie ewakuują się i oczyszczają wszystkie urzędy, palą akta i tak dalej. Czyli z jednej strony termin był wybrany dobrze. Muszę tutaj powrócić do zupełnie marginalizowanej albo wręcz fałszowanej. Sytuacji, która miała miejsce wcześniej. Otóż, tak zwana Armia Krajowa powstała na bazie drugiego oddziału, czyli wywiadu Armii Polskiej. Archiwa Armii Polskiej znajdowały się w forcie w Modlinie. Dowódcą tego archiwum był major Waligórski. Major Waligórski zostawił wszystkie akta całej swoich szpiegów, czyli agentów, Niemcom na, ta, na talerzu. Nie spalił akt, nie wywiózł ich, tylko zostawił to Niemcom. Wiemy dokładnie, że w 1939 roku NKWD i Gestapo pracowało razem, czyli podzielono się tymi aktami i część potrzebną y, Sowietom wzięli Sowieci, a Gestapo zatrzymało swoje. Major Waligórski po 1990 roku został bohaterem i obecne archiwum Wojska Polskiego nosi miano, imię Majora Wagligórskiego, czyli ciągłość władzy jest w pełni zachowana. Otóż w 1943 roku był powtórny najazd na archiwum rządu polskiego i znowu Gestapo wspólnie z tak zwaną Gwardią Ludową, czy Armią Ludową, czyli Sowietami, który brał udział pan marszałek późniejszy, Spychalski, przejęło archiwa. Dziwnym trafem polskie władze nie tylko nie zmieniły pseudonimów, nazwisk i, i miejsc zamieszkania, ale wszystko zostawiły tak, jak było. Sprawę może wyjaśnić fakt, że Armia Krajowa w Polsce nie miała żadnego kontaktu z rządem londyńskim. Armia Krajowa w Polsce podlegała bezpośrednio wywiadowi MI6, y, Departamentowi Walki Zbrojnej. Wszystkie rozkazy, wszystkie y, depesze z Warszawy najpierw przychodziły do siedziby tego wywiadu, a potem w zależności po uważaniu zostały przekazywane temu marionetkowemu urządowi w Londynie. Nieraz po pół roku. No możecie sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje, jeżeli depesza z Warszawy, że planujemy czy chcemy wykonać powstanie z czerwca na przykład, przychodzi do Londynu w grudniu. Reakcji żadnej już być nie może. Stąd tak ważne było dla Niemców opanowanie archiwum, bo mieli całą konspirację na dłoni. Dowodem tego jest fakt, że Sowieci już y, zaraz po wojnie, czyli po, po kampanii wrześniowej, zaczęli masowe aresztowania na wschodzie i to samo robiono tutaj, na tzw. generalnej guberni i terenach po lewej stronie Wisły. Proszę zauważyć, że pierwsze syłki, czyli luty 1940 roku, dokładnie w tym czasie odbyły się zarówno na kresach, jak i na Pomorzu, czy w Wielkopolsce. Z tym, że Sowieci na Kresach wywieźli w pierwszych syłkach około 700-800 tysięcy Polaków, a Niemcy wysiedlili z Pomorza i Wielkopolski ponad 1 200 tysięcy ludzi. Cała Gdynia, która była zaludniona dopiero od 1923 roku, została wysiedlona na to miejsce, sprowadzono Niemców z Kurlandii czy Zawołża. Czyli mamy sytuację, taką. Wybucha na rozkaz Londynu powstanie. Pomimo, tutaj posłużę się bezpośrednio y, cytatami, żeby nie pomylić. Otóż w pierwszym dniu sierpnia, to jest oficjalny raport polskiego sztabu. W pierwszych dniach sierpnia oddziały AK posiadały około 1000 karabinów. 7 ciężkich karabinów maszynowych, 20 karabinów przeciwpancernych, 500 pistoletów maszynowych, w tym około 30% własnego wyrobu, 3700 pistoletów i 25 tysięcy granatów własnej produkcji. Rzekomo podaje się, że Polska miała AK w tym czasie 40 tysięcy ludzi, ale uzbrojenie miała tylko dla około 3 tysięcy ludzi. Więc jest to po prostu okłamywaniem ludności, że armia krajowa była przygotowana do jakiejkolwiek walki. Armia krajowa do czerwca 1944 roku wszystkie rzuty, które przychodziły, musiała przekazywać na wschód do Lwowa i do Wilna na rozkaz Londynu. Broszura pod tytułem Bój o Warszawę 1945 roku. Jest dostępna w internecie, można się z tym zapoznać. Wiadomo, że w pierwszym tygodniu walki, praktycznie 75% Warszawy zostało wyzwolonej. Gdyby Rosjanie realizowali plan Stalina, to 7 sierpnia powinni już być po drugiej stronie Wisły i po prostu pomoc w oswobadzaniu, tak jak to było w Lwowie czy Wilnie. Dziwnym trafem, sowiecka armia zaległa na prawie pół roku, dając Niemcom czas na wyniszczenie partyzantki czy oporu po lewej stronie Wisły. Dopiero 9 września ukazały się pierwsze samoloty sowieckie nad Warszawą, i wkrótce potem nastąpiły pierwsze rzuty, czyli przez pierwszy miesiąc cały sierpień. Sowieci pozwolili Niemcom na bezkarne niszczenie Warszawy. I nic tu nie da się zaprzeczyć, bo to są wszystko fakty, które jeszcze są znane i opisane. W ciągu pierwszego tygodnia oddziały powstańcze wzięły do niewoli ponad tysiąc jeńców niemieckich i zniszczyły ponad 200 czołgów, dział szturmowych i samochodów. W tym samym czasie, od razu od pierwszego tygodnia Niemcy zaczęli masowe niszczenie Warszawy. To nie jest prawdą, że Warszawę zniszczono po powstaniu jako zemsty Hitlera. Niszczenie Warszawy zaczęło się od pierwszych dni walki. Masowe bombardowania, użycie najcięższych y, haubic czy armat y, kolejowych miało miejsce od pierwszych dni walki. Tak samo jak palenie yy, mieszkań. W każdego terenu, z którego powstańcy się wycofali, a została tylko ludność cywilna, Niemcy palili miotaczami płomieni domy, łącznie z tą ludnością cywilną. Okres drugi trwał od mniej więcej 7 sierpnia do 2 września. Stabilizacja była mniej więcej zachowana, z tym, że Niemcy wprowadzili, jak już mówiłem, moździerze kalibery nawet 680 Karl i armaty Leopold 300 mm do niszczenia Warszawy. Okres trzeci zaczął się już od 2 września i skończył się 2 października kapitulacją. Może przytoczę jeszcze fragment informacji, którą podał profesor Ciechanowski. Poszliśmy w bój bez broni. Gdy 1 sierpnia moja kompania nacierała na grach Sejmu, na 170 ludzi mieliśmy 3 karabiny, 7 pistoletów, jeden pistolet maszynowy, ale strzelający tylko ogniem pojedynczym i 40 granatów. Był rozkaz atakować i go wykonaliśmy. Przyczyna takiego braku broni było właśnie rozkazy wychodzące z Londynu z MI6 że cała broń z rzutów ma być przekazana do Lwowa i do Wilna. Wymaga podkreślenia jeszcze jedna sytuacja. Otóż Niemcy masowo prowadzili strategię mordowania ludności cywilnej. Słynna rzeź na Woli została wykonana na rozkaz generała von Bacha do wojsk niemieckich nacierających czy niszczących ludność Warszawy. Podaje się, że to zrobiły oddziały ukraińskie, ale w dyscyplinowanej armii niemieckiej żaden dowódca nawet kompanii nie wykona nic bez rozkazu swojego wierzchnika. Wymordowanie około 50 tysięcy ludności cywilnej nie mogło się odbyć bez wiedzy naczelnego dowódcy. Mało tego, o tym, że to była zgoda i wiedza dowódcy, świadczy fakt, że nikogo z tych morderców nie podstawiono przed sądem wojskowym. Przecież takie mordowanie ludności cywilnej w myśl istniejących wówczas i obecnie międzynarodowych przepisów było zbrodnią wojenną i wymagało natychmiastowego działania. A tego nie zrobiono. Chociaż znamy przykłady armii niemieckiej, że jak tzw. Armia Kamińskiego dokonała mordów przekraczających dopuszczalne według niemieckich reguł zasady. To Kamińskiego po prostu zlikwidowano. I wykonał to zespół z Gestapo. Jak opisują żołnierze niemieccy te mordy? Grupa niemieckich żołnierzy siedziała na placu, przygotowując sobie posiłek. Ulicą jeżdżą samochody z głośnikami nawołujące do ewakuacji. Oficerowie niemieccy ponaglają mieszkańców, namawiając ich na zgrupowanie się na placu, gdzie czekają na nich samoloty, którymi wyjadą z miasta. Na placu stoi kilkanaście samochodów ciężarowych z opuszczonymi wlandekami. Jak się zgromadziła duża lu liczba ludności, głównie kobiet i dzieci, to samochody odkryły plandeki i ukazały się karabiny maszynowe siedzącymi za nimi żołnierzami. Na rozkaz z samochodów otworzono ogień do tych bezdronnych kobiet i dzieci. W podobny sposób Niemcy dokonywali rozminowania lasów wokół Warszawy. Na tereny zami zaminowane Wpędzano kobiety i dzieci. Po przejściu takiej 200-300-osobowej gromady, teren był oczyszczony z min. Ile osób żyło, nie wiadomo. Czyli innymi słowy, to kierujący AK Anglicy doprowadzili do wybuchu powstania. Najlepszym tego dowodem jest to, że Rettinger, znany agent City of London Corporation przyjechał na miesiąc wcześniej do Warszawy i kontaktował się zarówno z komunistami, jak i z gestapo, jak i oczywiście z dowódcami AK. Wywiad AK wydał na niego wyrok śmierci, który o mały włos zostałby wykonany. Niestety pułkownik Osmecki, który prowadził yy, kontrwywiad bezpośredni, yy, przeszkodził w wykonaniu tego wyroku. Yy, telewizja Niepokalanów przedstawiała wywiad osoby, która miała wykonać ten wyrok. I opowiedziała ona, jak to pułkownik Osmecki zabrał jej trucizny, połowę, którą miała podać Rettingerowi, i w ten sposób doszło tylko do pewnych niedyspozycji Rettingera, które uniemożliwiły mu lot w tym samym dniu, ale był tak ważnym agentem City, że po trzech dniach przysłano następny samolot po niego. Dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione i archiwa nie zostaną angielskie udostępnione dla badaczy, absolutnie nie można mówić, kto był i jaka była przyczyna wybuchu w tym, a nie w innym dniu, powstania w bitwy o Warszawę. Wygląda to na to, że w sumie chodziło generalnie o niszczenie polskiej młodzieży i inteligencji. Proszę zauważyć, że dokładnie to samo było w 1939 roku. Wracam do tak zwanego zaopatrzenia Armii Polskiej w 1939 roku. Kupowaliśmy dla obrony Polski bezwartościowe okręty wojenne, które całą wojnę spędziły w Szwecji. Kupowaliśmy niszczyciele, które się biły za Anglię, a nie kupowaliśmy samolotów czy czołgów, które były nam potrzebne. W związku z tym nasza armia straciła około ponad 70 tysięcy ludzi, przy stratach niemieckich około 14 tysięcy ludzi. W każdej doktrynie wojennej się podaje, że no to napastnik traci 5 do 10 razy więcej niż obrońca. A w Polsce było dokładnie odwrotnie. Też nic się nie mówi, że ponad 6 czy 7 polskich generałów zdezerterowało i uciekło w pierwszym czy drugim dniu wojny. Taki dowódca armii Prusy, dwa razy uciekał. 2 i 4 y, września w przebraniu chłopskim zostawiając swoją armię na pastwę losu. Tylko on został zdegradowany. Geneł Bortnowski, który już 2 września porzucił swoją armię, uchodził za bohatera. Mieszkał podobno w Warszawie i y, y, zajmował się y, malarstwem. Podobno nieźle malował. Nikt mu renty generalskie nie odebrał w canie wojennym. To samo dotyczy generała Kutrzeby, który uchodzi u nas za wielkiego wodza, a przez siedem dni nie wypełnił rozkazu, czyli nie zaatakował Niemiec, tylko zygzakiem krążył po Wielkopolsce. Nie miał też zupełnie przygotowania armii do napadu niemieckiego. Generał Rommel. 2 września zostawił armię Łódź i uciekł do Warszawy. Nikt go nie mógł przez siedem dni znaleźć. Goniec, który go poszukiwał, w końcu popełnił samobójstwo, bo nie mógł znaleźć i przekazać rozkazów. Gdyby nie generał Tomę, nie byłoby bitwy pod Mokrom i zatrzymania na trzy dni Niemców. Jak się okazuje, siły, którymi Polska w tym czas dysponowała, wystarczały nawet przy bitwie granicznej do trzydniowego opóźnienia Marszu Niemieckiego. Generał Śmigły, marszałek Polski, rzekomo następca Piłsudskiego, 3 września około 12-13 Anglia i Francja ogłosiły, że przystępują do wojny z Niemcami, a wieczorem pan marszałek już śmigał na granicę do Rumunii. Dopiero 8 września zameldował się w krzemieńcu i mógł rozwinąć antenę, żeby się połączyć z poszczególnymi oddziałami. Czyli innymi słowy, pan marszałek przez pierwszy tydzień wojny w ogóle nie wiedział, co się dzieje z jego oddziałami. Bo jak Państwo doskonale wiecie, ani telewizji satelitarnej, ani komórek nie było w tym czasie. Był, nie miał więc żadnej możliwości planować cokolwiek. Zresztą trudno to robić w samochodzie uciekającym na wschód. 11 września, czyli na dzień przed yy, słynną decyzją aliantów, że nie wspomogą Polski, uciekł już na granicę z Rumunią. I do 17 września stał na moście, Znaczy po stronie polskiej granicy po to, żeby od, w chwili otrzymania komunikatu, że Sowieci wkroczyli natychmiast przekroczyć granicę i uciec do Rumunii. To jak taki człowiek mógł czymkolwiek kierować czy planować? Proszę zauważyć, że Sikorski nie brał udziału w kampanii wrześniowej. Od razu uciekał na Zachód i został wodzem armii polskiej nie pomianowaniu przez byłego prezydenta, interweniowanego w Rumunii, tylko na skutek zamachu stanu dokonanego przez y, służby francuskie. Współpracował z agenturą francuską już chyba od 23 czy 1924 roku. Yy, prezydent Mosiński na mocy uprzedniej konstytucji mianował Wieniawę Długoszewskiego swoim zastępcą. Taki monitor polski został we Francji wydrukowany. Część egzemplarzy się rozeszła i potem wywiad francuski zaaresztował drukarnię, zarekwirował monitor polski, i nagle się okazało, że mężem opatrznościowym dla Polski jest Sikorski. Reasumując, dziwnym trafem działania dzisiejsze, tzw. Tak historyków, są zupełnie podobne do działań, jakie były w okresie stanu wojennego, czy wcześniej. Wymazuje się Polskę jako całość, tworzy się malutkie enklawy w rodzaju Powstanie Warszawskie, tak jak Powstanie Styczniowe czy Powstanie Listopadowe, zresztą także przeprowadzone za pieniądze City of London Corporation. Natomiast ludność polską, zamieszkującą tereny inne niż generalną gubernię, traktuje się je po macoszemu, twierdząc, że. No to właśnie byli jacyś tam Polacy, ale nie wiadomo gdzie i co. I proszę zauważyć, mamy całą masę tak zwanych kresowych stowarzyszeń, ale żadne nie porusza tego faktu. Obawiam się, że część przynajmniej z nich może być takimi samymi atrapami, jak stowarzyszenie byłych Westerplaczczyków prowadzone przez agenta UB.